Dzień dobry. Sekundę. Klapsik. Jestem. Ula, miło mi Cię widzieć. Bardzo dziękuję, że odwiedziłaś moją kawalerkę. No, fajnie tu jest. Fajnie, co kompaktowo. Tak, i tak. I filiżanka Ci się podoba. Intymnie, piękna, na pewno nie Twoja. No właśnie, od Justyny Steczkowskiej. No, ona ma dobry gust. No właśnie, widać. Powiedz mi, czym charakteryzują się gwiazdy? Do mnie to pytanie? Aha. No to nie do mnie. No właśnie, dlaczego? Nie, no ja jestem naprawdę normalną, zwykłą osobą, która jeździ tramwajem. Wiem, właśnie o to też chciałem zapytać. Także gdzie gwiazda, no. No. To znaczy, o jedno dbam, że nie wychodzę bez make-upu na ulicę, ale na przykład jak jestem na wsi, 100 km od Warszawy, to jaka ulga, zero makijażu, nikt mnie wtedy nie poznaje, nie podejrzewa. Jak nie mam makijażu, wyglądam beznadziejnie, ale zdrowo. Jak nie zatracić skromności, odnosząc sukces? Ja wiem, pokora. I że to wszystko jest takie ulotne, że nie wiadomo. Właściwie to, co mam teraz, to jest najważniejsze. Ja nigdy nie miałam, ja się tego bałam właściwie, tego takiego rozgłosu, takiego naprawdę. Jak widziałam, jak na przykład koleżanki, powiedzmy, te gwiazdy, takie bardziej, które błyszczą rzeczywiście bardzo jasno, mają trudne życie. Dlaczego? Dlatego, że są bez przerwy nagabywane przez paparazzi, śledzone i nie mają prywatności. A jak ja bym nie miała prywatności, to chyba bym była bardzo nieszczęśliwa. Jak można uchronić tę prywatność przed mediami? To jest prawie niemożliwe. To wiesz co, ja Ci powiem, ja jestem w takiej sytuacji, że i moja medialność polega zupełnie, wydaje mi się, na czymś innym, że ja nie jestem skandalistką. Ja nie robię rzeczy, do których można się przyczepić. O, Dudziak to. O, patrzcie, ale się wygłupiła, nie? Ja mam, ta muzyka moja jazzowa, niszowa. Niemniej jednak ja jestem, zdaję sobie sprawę, że jestem rozpoznawalną, ale jakoś tak spotykam się z przyjaźnią. Nie z uśmiechem. Jak żyć z takim humorem? To znaczy, co zrobić, żeby mieć cały czas taką energię, taki humor? Ja wiem, że Ciebie o to wszyscy pytają, bo oglądałem bardzo dużo wywiadów. Łukaszku, ja Ci powiem, to jest naprawdę bardzo proste. To jest tylko i wyłącznie nasz wybór. Od nas to zależy, jak sobie... Ja to wiem, akurat ja to wiem, pytam ewentualnie dla widzów. Słuchaj, ja Ci powiem. Ja w Nowym Jorku, jak na samym początku tam pobytu, to miałam taki afisz, taki transparent właściwie, to pisało what you pay attention to grows, czyli nad czym się skupiasz, to rośnie. I jak się skupiasz na tej ciemnej stronie życia, czy codziennego, czy w ogóle generalnie, to rośnie. To jest takie proste. A jak rano wstajesz, tak jak ja, otwierasz okno i mówisz, ach, jaki piękny dzień, chociaż pada i zawieja i tak dalej. I wiesz, już zakładam, że będzie wszystko cudnie, że w ogóle... Oczywiście różnie bywa. Wieczorem się kładę, mówię, ach, nie było tak fajnie, ale jutro będzie znowu nowy dzień i będzie fajnie. Ale miewasz tak rzeczywiście, że sobie może nie analizujesz, ale podsumowujesz dzień? Było coś nie tak dzisiaj? Bo zazwyczaj żyjemy tak, że w ogóle, wiesz, żyjemy, kładziemy się, budzimy, idziemy. Wiele ludzi tak robi. Nie. No to trzeba trochę pomyśleć i trochę się zastanowić, trochę nabrać dystansu i wyciągnąć wnioski, bo życie to cały czas to jest jedna piękna lekcja. Lekcja. Oczywiście. Ładne. I schody. Ja tak sobie wymyśliłam, wiesz, że ja wspinam się cały czas po tych schodach i różnie bywa. Raz mi to idzie bardzo łatwo i leciutko, i jak piórko, i skaczę jak górska koza, a czasami rzeczywiście wspinam się i wyję z bólu, bo mi ciężko. Ale jaki widok potem jest, rozumiesz, patrzysz i widzisz wszystko i masz piękną optykę i się cieszysz. A jak jest ciężko, to jak sobie to tłumaczysz albo co Ci to daje? Jak jest ciężko, to traktuję to jako coś bardzo normalnego i coś nawet potrzebnego, bo jeżeli poczujesz ten ciężar, to potem jak ten ciężar zniknie, to czujesz jak piórko, o wiele lżej. Także nie ma w życiu, że jest zawsze dobrze albo zawsze źle. Jest po prostu cały czas ta sinusoida i trzeba właśnie, jak jest dół, to zrozumieć, że to przejdzie
i że to jest nauka. Wzmocni nas. Oczywiście. Po co według Ciebie żyjemy? Żeby być szczęśliwym i dzielić się tym szczęściem z innymi i tworzyć taki świat. No ja muszę Ci powiedzieć, przez moje koncerty i przez muzykę, i nie tylko przez muzykę, bo ja też opowiadam dużo i mówię, i mam takie przesłanie, misje dla ludzi, a szczególnie dla kobiet i starszych, które są postrzegane jak coś, co już, a on proszę, tam to już, to tam babcia i tak, nie? Także ja im mówię, słuchajcie, patrzcie na mnie. Ja skończyłam parę tygodni, 70 lat. Mhm. W jakiej formie ja jestem? Jak ja się czuję? Jaką mam optykę na życie? Jaki mam stan umysłu? Możecie tak samo jak ja. Tylko słuchajcie, co ja robię, jak ja się zachowuję, no jak to, co ja robię. Przede wszystkim tak, jestem dobrej myśli. Dobra myśl to jest dobre słowo to jest dobry charakter, a dobry charakter to jest dobry los. Mhm. To jest taka prosta rzecz. Nastawienie do siebie, szacunek do siebie, bo jak się masz szacunek do siebie i kochasz siebie, to umiesz kochać innych. Czy takiego podejścia do życia można się nauczyć, czy trzeba się urodzić? Jak to urodzić? No wiesz, no pewnie, że można się nauczyć. Wiesz sobie. Trzeba obserwować takich ludzi jak ja na przykład i się pytać. Odpowiedź jest następująca. Jest mała rzecz, wiesz, która jaśnieje, jest jak słońce, jak promyk słońca i się tak przyglądasz i się uczepisz tego. Wiesz, czy jakąś małą rzecz, czy zrobisz coś fajnego i skup się na tym, bo ta jedna rzecz, dobra rzecz rodzi następną rzecz. I tak samo z takim dobrym samopoczuciem. Jak się poczujesz dobrze z jakiegoś tam powodu, nawet bez powodu, to pielęgnuj tę chwilę. Przyczep się kurczowo jak grzeb do psiego ogona. I wtedy to rośnie. What you pay attention to grows. Nad czym się skupiasz, rośnie. Słuchaj, organizm kocha to, on na to tylko czeka, żeby mu nie przeszkadzać. Bo my złymi myślami przeszkadzamy. Zazdrością, zawiścią, stresem, pośpiechem. To są po prostu ciemne strony życia, które organizm tylko mówi, błagam, tylko nie to. Jest jakaś sytuacja, która wywołuje taki ewentualny początek stresu, bo ja jestem w ogóle ze stresem, to ja jak najdalej. Nie ma u mnie tak, że coś się stanie i o Jezu, o Boże, no co robić? A dlaczego to ja? Dlaczego to mi się... Nie, nie mam tego typu. Ja tylko... Aha, no dobrze. To co robimy teraz? To, żeby wyeliminować. To jest mądrość życiowa. To było w książce napisane. Którą wydałaś rok temu. Wydałam rok temu, półtora roku temu. Wyśpiewam Wam wszystko. Fantastyczna książka i trzeba kupować na święta. Słuchajcie, to jest najlepszy prezent. A Alicja Rezych-Modlińska się rozpływa nad tą książką, wiem. Tak. A płyta Wszystko gra, tak, która wyszła teraz no jeszcze ciepła? No właśnie, zaraz na nią wchodzimy. Dobra, no, wchodzimy na nią. Tak, dobrze. Tak, a propos płyty, właśnie na 70. urodziny zrobiłaś tak naprawdę prezent dla fanów. Niektórzy mówią, że sobie zrobiłaś, bo wydałaś tę płytę na okładce. Z drugiej strony jesteś ty z tortem. Tak. Ja wiem, że to banalnie zabrzmi. Nie ma nic gorszego niż tak powiedzieć, ale u ciebie rzeczywiście chyba wszystko gra. Powiem tytułem płyty, który jest też optymistyczny. Tak jak, dokładnie. Jak znacie, tak patrzę, tak. Weszłaś to w ogóle od razu. Flow. No tak. Masz jakieś zmartwienia? Oczywiście, czasami mnie coś dopada, coś się komuś stanie, czy coś nie zagra w mojej tonacji, albo coś, mówię w życiu, nie? To ja to traktuję jako lekcję, jako konieczność życiowa. Musi tak być. Czegoś się boisz? Wojny. Wojny? Tak. Muszę Ci powiedzieć, to znaczy, to nie jest na tej zasadzie, że to mi przeszkadza żyć i to mam na co dzień, ale jak tak się zastanowię i widzę, co się dzieje, czy u sąsiadów, mówię w ogóle generalnie, i w naszym kraju, jak my jesteśmy podzieleni, jak ile złych emocji jest i boję się bardzo, że te emocje gdzieś potem muszą szukać ujścia. I może to ujście jest to, czego najbardziej się boję. A propos tej publikacji, o której sama wspomniałaś, ja nie chciałem, bo stwierdziłem, że to jest naruszenie twojej prywatności, ale to jesteś zakochana, czy nie? Jestem.
Muzyce. Nie tylko. Słuchaj, ja nadal zobacz, że ja nie brnę, słuchajcie, widzicie, ja nie brnę. No, no pytaj, pytaj. Sama dalej. Mówisz, ja nic nie mówię, słuchaj. No, jak nie pytasz, to nie odpowiem. Mów! Bo ja uwielbiam ludzi zakochanych, naprawdę. Okej, okay, ja ci powiem tak. Ja na razie jestem ale w sobie, ale poza tym to... Łukaszku, kto by przypuszczał? No. Nie, kto by... No, nigdy nie przypuszczałam, nigdy, że mając tyle lat, zakocham się jak licealistka. I trafię na człowieka, który tak samo mnie kocha i właśnie prześcigujemy się w tym przychylaniu jednemu drugiemu, ja jemu, a on mnie nie ba. Mogę. Moja jesień życia, bo wiesz, no, jesień, zmieniła się nagle w najpiękniejszą wiosnę świata. I tłumaczę wszystkim i głośno trąbię. Życie nie kończy się po 50, po 60, po 70. Wszystko zależy tu i zależy od tego, czy mamy otwarte serce. Od tego zależy. Jak się poznaliście, jeżeli mogę zapytać? Ja go poderwałam. Jezu, przepraszam, to naprawdę nie chodzi, to jest moja czysta ciekawość, naprawdę. Nie, to znaczy ja ci powiem. To są, ja nie chciałabym wchodzić w ten temat, dlatego że to jest człowiek zupełnie z innego, z innej beczki, z innego świata. I ustaliliśmy, że nie będziemy mówić o nas. Okay. Ale jedno powiem, że nie ma nic piękniejszego niż miłość. I to jest najpiękniejsza rzecz, w jaką nas uposażyła natura. I miejmy otwarte serce. I serce nigdy nie świeje i nie ma zmarszczek. Ja teraz poproszę taki romantyczny dżingiel. Ha, ha, ti, 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 di, bo, de, I love you very much. Wszystkiego najlepszego. Zachęcamy do słuchania nowej płyty. Wszystko gra. Polecam serdecznie. Dziękuję ci bardzo. Ja też dziękuję.